A, no proszę, proszę. Ciche podejścia sztuki. Widzę, że tutaj pan host rozdziela hajs. Ciekawie rozdzielił, dał im po 35%. Interesujące. Lądowisko w ogóle wybrał, to jest też ciekawe. Tylko ciekawe, czy wszyscy zaakceptują. Kit ready, please. O, i zaakceptował. Może nie wiedział, że nie kliknął, kto to wie w sobie. To jest ciekawe, czemu dał im po 35%. To jest ogólnie interesujące, co jest. W ogóle tak a propos, to jest podejście z czachą, z tego co widzę, oraz dosyć droga ekipa jest wzięta, bo 850 tysięcy. To jest naprawdę sporo, sporo hajsu. Znaczy się też sporo hajsu zmarnowanego, które potencjalnie mogłaby reszta drużyny otrzymać rzeczywiście. My zobaczymy, co w ogóle wymyślił. Wsiadamy do samochodu. Ją go wyrzucił. Koleś sobie awczy, nie? I pan host się bardzo mocno na niego denerwuje. Nie, panie hoście, nie! Nie wiem, czemu on w ogóle stoi, tak szczerze, no bo... Na pewno się załadował, bo inaczej... No, nie byłoby szansy, żeby się też pokazał, nie? I pyk! O, rusza się już. Ogólnie z tym gościem jest coś nie tak, no spójrzcie na niego, on ma pełne zdrowie cały czas. Mimo wszystko, wydaje mi się, że chyba dałoby radę go pokonać. Autem jakby się... Ale nie pamiętam szczerze, czy tak było. Nie jestem pewny. Dobrze, w każdym razie drużyna się zebrała, wszyscy jedziemy. Jedziemy na helikopter, będziemy skakać na dach. A to świadczy tylko o jednym, że prawdopodobnie ktoś nie da rady skoczyć, bo nie ogarnie spadochronu w GTA 5. Aż ciekawe, czy ktokolwiek ogarnie spadochron w ogóle... Jak wyjdzie jeszcze GTA 6, chociażby to ogarniać, jak się w ogóle steruje tym spadochronem. Chociaż myślę, że prawdopodobnie się nie zmieni aż tak bardzo względem piątki to sterowanie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak do premiery szóstki jeszcze nie wiadomo kiedy będzie, ale mówię, no tak jak tam mówiłem wtedy w filmie, że strzelam, że to pewno będzie 2-2-3 do... Znaczy 2-2-3? 2-0-2-3 albo 2-0-2-4, nie? Gdzieś w tym przedziale potencjalnie powinna być. Ale to oczywiście nie znaczy, że ma się pojawić na przykład jedna gra, może się pojawić więcej gier. Ale tak spekuluje się, że prawdopodobnie wtedy będzie, no, opcja. Gadamy tu. Teraz on jest znowu na awku. Nie wiem, dziwne to jest. Czemu w ogóle dołączył do tego? No, dobre pytanie, do czemu tu w ogóle dołączył. To jest akurat dobre pytanie, co zadał, bo skoro w sumie cały czas awczy sobie, nie? Coś on robi, no to akurat dobre pytanie. Znaczy ogólnie nie możesz go tam wrzucić, panie hoście, jeżeli takie masz pytanie. Nie da się go wrzucić zwyczajnie, jest to niemożliwe. Jedyne co można zrobić, to potencjalnie wrzucić tego randoma. Można by było do kasyna w jedyny możliwy sposób. Odjechać pod drzwi zwyczajnie, otworzyć je, wtedy AFK player normalnie, nie? Cały czas awczy, ale to awczy jak... O, ty widzieliście? Nie wiem, czy zauważyliście, ale to wam przybliżę sobie. To był... O, znowu awczy. No, wszedł na AFK na chwilę. Dobra, random będzie skakał. Lecimy. Ło, kurde, patrz, jaka dobra synchronizacja. Teleportuje się o 2 metry. Zwyczajnie w mojej grze on nie odpalił spadochronu, ale w swojej grze odpalił i teraz gra wariuje, nie? Standardowo, nie? Połączenie peer-to-peer. Wystąpił błąd. Wywaliło wszystko, tyle było i mnie rozebrało. I pytanie, co się właśnie wydarzyło? Nie wiem, nie mam pojęcia absolutnie. Dobra, trzeba poszukać coś następnego. Okej, także trafiłem na jakiś napad, pierwszy raz. Także zobaczmy sobie, co to będzie. Wiem tylko jedno, że mamy jednego gracza u nas w drużynie, który, no, jest z Polski. Także trafiliśmy jednego u nas Polaka, jest tutaj pod numerkiem. Był 2? Nie, ten 4. I napisał ciekawą wiadomość, mianowicie, że mu zezetowali konto. Do tego gramy Bookstars na średnim kupcu. Super, dobry wybór, panie hoście. Ale co do tego, że ja mam powiedzieć, że mu zesetowali konto. A to znaczy, że koleś dostał bana zwyczajnie. Generalnie są dwa bany w GTA. Jeden to jest właśnie, że resetują ci konto i masz ban na miesiąc. No i drugi to jest permanentny, nie? Znaczy permanentne na to konto, o którym byłeś. Bo może zawsze kupić grę jeszcze raz, żeby grać z powrotem, nie? I druga rzecz teraz w takim razie, jak nie dostać bana w grze. Prosta sprawa, nie? Bo wystarczy nie być hakerem, nie grać na haksach. Oraz nie robić... potencjalnych gliczy na kasę, takich, nie wiem, jak jakieś kopiowanie aut, czy coś w tym stylu. Czy zebranie złoto solo na Caio Perico to jest wystarczająco? Prawdopodobnie nie, wręcz powiem, prawdopodobnie nie, to jest bardzo mała ilość. Nawet jeżeli spojrzymy to z perspektywy napadów, to wciągniemy może 30 tysięcy więcej. To jest naprawdę żenująca liczba, bardzo mała liczba to jest, więc... Nawet nie zarobimy naprawdę na tym jakoś strasznie sporo. I to całkowicie poważnie, na tym nie da się dużo zarobić. Bo jak spojrzymy na 10 napadach, mamy 300 tysięcy, nie? Na 100 napadach, no to dopiero są 3 miliony. To jest bardzo mało, zwyczajnie. Dobra,
Ale jedziemy sobie do kasyna, podejście, wiadomo, Bookstars pierwszy raz. Ja to tylko zawsze na pierwszym razie dzieje się Bookstars, no bo... Bądźmy szczerze, jak ktoś już gra następny raz, to raczej sobie szuka tych podejść. Tylko na początku zwykle nie szukają, palają tyle co jest, potem dopiero się zastanawiają, ktoś może coś powie na temat grupy Zek, coś tam poszukają, wtedy się to generalnie dowiedzą. Albo przejdą na przykład podejście agresywne, które też nie jest nic... Nie jest po prostu tragiczne, tak powiem. Podejście agresywne akurat. Dziwi mnie to, że naprawdę tak mało osób się na nie decyduje, jak nie ogarniają na cicho, bo sprytnie to wiadomo, nie robią grupę Zex. Po grupie Zex już praktycznie to jest główne podejście, które się gra. Lecimy generalnie, nie? O, idziemy tutaj, czy idziemy po broń, tak? Idziemy po broń, albo idziemy szybszą drogą. Bo to jest taka szybsza droga tutaj. Ale jest jeden warunek, muszą być zrobione przepustki. Dobra, mam broń. Okej, wziął te karabinki. Okej. Ale idziemy tak czy siak za randomami zwyczajnie. Randomy zdecydowały, gdzie idziemy. Tutaj mijamy sobie ochroniarza. Będzie ochroniarz Janek tutaj idzie. Janek tutaj spokojnie patroluje sobie teren. A, i też oczywiście co do tego wszystkiego ma też znaczenie, czy ktoś sobie na przykład nie gliczuje, nie wiem, kasy czy coś. To też ma znaczenie. W sensie nie gliczuje napadów. To jest też sposób, wiadomo, żeby w odpowiednim tym momencie włączyć grę, wtedy można jeszcze raz odpalić, to też ma znaczenie. Jeżeli ktoś takie coś też robi bardzo dużo, to też wam też za takie coś będzie wleci ban. Dobra, zobaczmy, ktoś zajmie się widą, bo strasznie z tyłu byłem. Albo wiecie, zwyczajnie się upieczę, tak jak, nie wiem, branie złota, bo to jest na tyle mało, że Rockstar szybko spaczuje i na tym koniec. Ale zdecydował się jeden random, żeby to właśnie robić. Który ma ksywkę... Którą tutaj ma? Prustar się zdecydował na to. Okej, no to Prustar tutaj działa. Ja tutaj z panem hostem musimy chyba dogadać udziały w napadzie, więc... panie hoście, proszę mi powiedzieć, nie? Co my tutaj robimy? Jaka jest stawka? Ile będziemy mogli wynieść? Pan host uważa, że ten Prustar da radę to otworzyć? On jest generalnie dosyć nowy na tej akcji, więc trochę wątpię, że w to da radę, ale... Chciałbym usłyszeć kogoś zdanie na ten temat, ale widzę, że nikt niestety, no nie jest zbyt rozmowny w tym tutaj pomieszczeniu. Także, no, różnie to wygląda. Może ten Lighthair, ktoś by mógł więcej rzec? Też nie. Okej, no to zobaczmy sobie w takim razie, po jakim czasie otworzy te drzwi. Otworzy je jeszcze dzisiaj? To jest też dobre pytanie. Może ich w ogóle nie otworzy? Dał radę! Brawo, brawo, brawo! Widzę, że jeden koleś zasnął aż. Poszedł, wiadomo, nie? Do kibla. Bo uznał, że... A, nie ma co. Nie ma co. Takie drzwi to się otwiera z 5 minut przecież. W sumie pomożemy randomowi. Kamera doba do windy. O, już się ruszył. Jakbyśmy go wypchali do windy, to dopiero by było. Dobra, zjeżdżamy sobie na dół i przechodzimy tutaj, tylko mnie trochę z tyłu mocno dało. Dobra, ja tutaj walę tego gościa. I czekamy na pozostałych oczywiście. Muszą sobie oni tam przejść, zrobić swoją drogę. Czy to jest aktualnie teraz? Nie, to nie jest dobry moment. Ale widzę, że pan host miał to gdzieś, zwyczajnie. O Boże, mój cel jest żenujący. Dobra. Znaczy, możemy to przejść. Może. Może chociaż do skarbca, wiecie. Coś damy radę, coś tu podziałamy. Ja podniosłem bronię, więc ja się na to przygotowałem. Proszę, pan host już przyszedł. Dawajcie, wolimy kartę, nie ma co resetować. Nie, padli wszyscy. Znaczy wszyscy, jeden koleś tylko przetrwał. No trudno, nie udało się. Czasem tak też niestety bywa. Trudne to jest, wiadomo. Trzeba ściągnąć dwóch gości. Jednego trzeba wyczekać, aż tamci sobie przejdą. Gdyby jeszcze nie było ścieżek patrolowych. Okej. No, bez ścieżek patrolowych. No dobra, to może być jeszcze trudniejsze, żeby wiedzieć, czy idzie ochroniarz, czy nie idzie. Ale gdy są już zrobione ścieżki patrolowe, no, bądźmy sobie szczerzy, w takim wypadku, jeżeli coś się nie uda, no to jest tylko i wyłącznie już wina... zwyczajnie tych ludzi, no tutaj co są, no. Dobra, teraz nie idziemy po bronię. Także nie idziemy po niej. Idziemy zwyczajnie tutaj za jeden z randomów. Dobra, robota. Już jest alarm? Włączył alarm. Random włączył alarm. Czekajcie, weźmy młotek, którego się nigdy nie używa. Dlaczego on włączył alarm? Nie wiem, nie mam absolutnie pojęcia. Dlaczego w ogóle? Ja wam otworzę te drzwiczki. Ja widzę tutaj dobrą zabawę. Nie celuj we mnie, ja to zrobię. Nie jestem tu pierwszy raz. Pan host wiedział, kogo wziąć. Tak powiem, spokojnie, wiem co robić, nie? Jestem zawodowcem. Nie wiem, co tu zrobić, więc nie ma co się bać. Dobrze, drzwi wam już otworzyłem. Spokojnie, nie musicie się wiercić. Ja użyję młotka. Pan host gdzieś nam uciekł. Dobrze, panie hoście. Pan host przyszedł. Chodzimy na dół. Ja coś czuję, nie? Że zaraz tutaj dostaniemy.
Trzech botów na nas czeka. A mamy tylko pistoleciki ceramiczne. Wielkiej szansy nam nie obiecuje. Tak wam powiem. O nie, umarłem. Omega! Nie wiem, co można więcej rzec. Jak oni trolują, to ja trollować nie mogę. Ja też sobie mogę potrollować. Bo to jest zwyczajnie śmieszne, żebyśmy tak rozgrywali to. Czy mamy tu się generalnie wcielić w tą grupę? Mamy to zrobić normalnie, a nie mamy robić tak, że ledwo nam w ogóle to wychodzi. Tak szczerze, że to w ogóle ledwo działa, nie? O, już padł kolejny. Dobra zabawa, tak powiem. Ale to jest podejście Bookstars, wiecie, nie ma co się dziwić. Zwyczajnie z randomami Bookstars jest bardzo trudne. Prawda, nie jest to jeszcze jak Ancestor. Jak Ancestor jest bardzo rzadko grane, ale to ekstremalnie rzadko jest grany jak Ancestor. Zwykle jak ktoś gra taki dapat, no to bierze go z konkretnego powodu. I'm sorry, we need better weapon. Better weapon potrzebujemy. Słyszycie randomy? Better weapon. Idziemy do tej, do pralni. Po lepsze bronie. Tam są karabiny dla nas. Maybe just don't get detected. Też dobry pomysł. Zostańmy niewykryci. Też świetny pomysł. Dobry pomysł. Kurde, dwójka randomów ma dobry pomysł. Pan host potwierdza. Nie, zostańmy niewykryci. Postanowiono jest. Zostańmy niewykryci w takim razie. Jeżeli tak zadecydował pan host, musimy być niewykryci. Wtedy damy radę. No to dobra. Chodźmy do góry, na spokojnie. Teraz jeszcze ktoś, jeszcze ten kolejny powinien koleś napisać, zadać pytanie how to be don't detected. Dobra. On w ogóle widać, że trzyma shifta. Jak szczerze to wam powiem. Nie ma co tutaj trzymać sprinta w tym miejscu. Wiecie, nie trzymajcie w ogóle sprinta. Zwyczajnie nie ma po co. Biegamy z taką samą szybkością. Tylko jest tam jeden taki jakiś maluteńki fragment, gdzie można jakby podbiegnąć. Wtedy widać, że ktoś trzyma niepotrzebnie klawisz. O co trzymać? Nie męcz się. O, proszę, dobra, otwarte. Wchodzimy, zapraszamy po kolei każdego. Dobra, no to przechodzimy, zobaczymy jak sobie poradzą z tym zadaniem. Ciekawe, czy to dam radę w ogóle. Jedziemy do góry. To koleś działa. O, zjeżdżamy teraz na dół. O, włączył alarm. Kurde. Nie został wykryty. No nie. O nie, padł już. Co się z tym gościem dzieje? Jezu, co on zrobił? Dobra, niestety plan, żeby zostać niewykrytym, nie udał się. Panie hoście, jakie rozkazy? Nie wiem co zrobić. Nie mam pojęcia. Myślę, że nasza pozycja jest skazana na porażkę. Musimy troszeczkę się przemieścić. Pyk. Walimy. Kiedyś padnie. Może jeszcze dzisiaj. Padł dzisiaj. Świetnie. Wszyscy padli, skończyły się zdrowia. Dobra, ostatnią szansę im damy. Jeżeli nie uda nam się dotrzeć do skarbca, zwyczajnie no tyle, no bo co tutaj więcej wymyśleć? No nic tu już więcej nie wymyślimy w tym miejscu. Tak przez dali, żeby raz zestartować, więc okej. Nie uda się dotrzeć do skarbca, zwyczajnie no skipujemy, no bo nic tu się nie da zrobić. Czyli widzę, że zasada tego drugiego randoma, czyli idziemy po bronię, bo tutaj są lepsze bronie generalnie. Random, pan host widocznie nie wie, gdzie są te bronie, dlatego tak zobaczył, że tam idziemy. Dobra, to idziemy za nimi. Ale generalnie taką radę zrobię, nie, dla pana hosta. Zwyczajnie musi wziąć, obejrzeć sobie parę poradników na... Po prostu zwyczajnie na YouTubie na temat tego, jak zagrać ten napad. I zrobić sobie podejście na grupę Zex, zamiast na Bookstars. Jak zrobisz podejście na grupę Zex, zwyczajnie to ci już wystarczy, żeby to przejść z kimkolwiek. Bo tam ryzyko błędu jest praktycznie zerowe, że coś się nie uda. Tak szczerze, naprawdę. Tam, żeby ten napad się nie udał, no to jest nic. A nawet w tym wypadku może zwyczajnie go zrobić podejście. Nie musi rozpoczynać tego napadu. Może zrobić podejście zwyczajnie na grupę Zex. Jest to całkowicie możliwe. Po prostu musi tylko wybrać sobie stroje. W zasadzie może zrobić wszystkie nawet podejścia, wiecie? Absolutnie, może wszystko zrobić. Może być nawet, wiecie, w tym momencie można zrobić te cztery, bo są cztery na sprytnym. Jest jeszcze konserwatorzy sam, jest Bookstars, grupa Zex oraz Young Ancestor. Są cztery tak naprawdę podejścia, które tutaj może wykonać. Ale tym razem zauważyłem, jest nowa osoba przy drzwiach i właśnie nią jest sam pan host. O, właśnie teraz jak w sumie ta kamera się przybliża, to tutaj wam pokażę. Patrzcie, widzicie, ten czytnik tutaj jest w wersji 2D. Jak będziemy w skarbcu, to on będzie w 3D. Dobra, ja wiecie, ja bym spróbował naprawdę im to wyraszować. No mówię, no to trzeba... Teraz jest akurat dobry moment, szczerze. No powiem wam tak, nieważne jak bardzo bym chciał powiedzieć na ich temat, ale dostałem ostro. Dało się to zrobić na cicho aktualnie. Była taka moment, dało się to przejść na cicho, widzieliście na mapce. Wystarczyło, żeby jeden koleś tylko walnął tego gościa w recepcji z kolby i wszystko,
wszystko by się udało. O, widzę, że koleś już się tutaj odpalił. On tu napisał? A tu nie chodzi o bieganie nawet z bronią, koleś. Po prostu ci zauważyli. Nie możesz wejść na dół, jeżeli... Nawet z bronią, bez broni, nie możesz zwyczajnie tak zrobić. Nie jesteś niewykrywalny do, nie wiem, biura Agaty. Tam jakby wiesz, jako Bookstars, bo nie wiesz jakie może są przygotowania, to ci opowiem. Podejścia Bookstars polega na tym, że my podstawiamy robaki właśnie pod kasyno. I te robaki właśnie biorą i zalęgają się w biurze Agaty, a my jesteśmy Bookstars. Bookstars jest to firma, która właśnie walczy z robakami, gdyż Book jest to generalnie robak. I wiecie, to jest właśnie firma w grze wymyślona, że my właśnie walczymy z robakami, właśnie my się w nich wcielamy, dlatego nas nie wykrywają w tym miejscu, gdzie aktualnie jesteśmy. Zwyczajnie, bo idziemy do biura Agaty, gdzie te właśnie robaki się zalęgły. I dopiero właśnie jak zjeżdżamy sobie na sam dół, bo ona ma zejście do skarbca, stąd właśnie wtedy nas zaczynają oni gonić, gdyż nie powinniśmy być na dole. To jest niemożliwe. Gdzie jest ten koleś? A, on już jest przy tym. Okej, może być. Poszedł sobie. No i jakby generalnie taka jest historia tego wszystkiego. Ale jako, że zadał ciekawe teksty, jestem ciekaw, co teraz napisze. Palcem pokazuje. Co pokazujesz palcem? Ja też na ciebie pokażę. Palcem i co? Fajnie tak? Powiem tak, fajnie tak pokazywać palcem. Ty dokładnie, ty. Co, fajnie tak pokazywać? O, bić się chcesz normalnie. Ja ci powiem tak, nie będziemy tutaj żadne walki robić. Do wyjścia mam iść? Dobrze. To ja wychodzę. O, użył animacji, która kosztuje 1000. Wiecie? Jak on robi takie coś hajsem, to kosztuje 1000 hajsów. Tak się na przykład trollowało tych nowych, że dało im się kasę i coś takiego się robiło i mówi, żeby podnieśli to. Dobra, o, mamy gościa. Wali z młotka. Wow. O, używa broni. Czy oddasz strzał? Na razie nie. Generalnie powiem tak. Nie ma co w ogóle raszować, gdyż są strażnicy. W ogóle powinni oni tutaj wrócić. Mniej więcej gdzieś stanąć sobie w tym miejscu. Gdyż ten strażnik robi kółeczko. Jest w stanie ich zobaczyć, ale ich nie zobaczył. No i to jest dobra myśl. Teraz. Muszę zwyczajnie przebiec i walnąć tego gościa w recepcji. I to jakby jest wszystko, nie? Patrzcie, teraz przechodzimy, walimy gościa w recepcji i idziemy dalej. Wow, koniec. Zwyczajnie jest koniec już. Brawo. Na tym polegało całe podejście. Teraz walimy tylko kartę. No i proszę, przechodzimy dalej. No tylko jeszcze muszę tutaj przejść. No i teraz mamy kolejny etap. Czy będziemy umieli w takim razie wziąć i przekręcić sobie zamek? Tutaj nie. Czy będą potrafili przekręcić zamek w skarbcu? Nie jest to wiadome. Nie jest to pewne. Czy będą potrafili, czy też nie będą potrafili. Ale ja specjalnie spowolnię po to, żeby właśnie oni się za to zabrali. Jestem bardzo ciekaw zwyczajnie ich, no, im jak to będzie szło. Czy dadzą radę? Czy randomy sobie nie poradzą z tym zadaniem? Ten już widzę tutaj na nich świeci normalnie. To już wygląda na to, że umią wiercić. No to mają, są trochę wyżej niż zwyczajne randomy, nie? Bo wiele randomów nie potrafi zwyczajnie wiercić. Jest to dla nich bardzo trudne zadanie. Dobrze, w takim razie otwieramy ten skarbiec i zobaczmy, co tutaj w środku zwyczajnie mamy. Czy tutaj jest co? No nie ma nic praktycznie, pusto jest. Dobrze. W takim razie trzeba przebiec jak najszybciej i otworzyć tutaj na EFIM. Jeden zbiera, drugi zbiera. Jeden pójdzie, jeden weźmie i otworzy kubkę C. Lepiej by było, żeby otworzył GH, szczerze powiem. Bo otworzył GH byłoby znacznie lepiej. Dlaczego? Ponieważ tam są dwie kubki. Wow, co nie? Ja bym to otworzył, bo wiesz, koleś, że tam... Bo on chyba to był ten, który potrafi otwierać. Nie? To był chyba ten. Jeśli to nie był ten, no to... Już, jeżeli będzie alarm w tym miejscu, no to wyższy poziom będzie. Ciężej będzie uciec, powiem tak. Ale widzę, że nie, on zbiera. Tutaj jest, tamten otwiera GH, więc... Ja nie mam po co tam biec zwyczajnie. Niezwyczajnie biorę tylko... I E. Jeszcze trzeba nie zapominać, że random wziął chyba 7% hakera. To też. Ale z drugiej strony, no, jesteśmy w 4, więc my to oczywiście, że zbierzemy. I dobrze tam jeden random zdecydował, żeby iść jednakże do tamtego gościa, bo ja zwyczajnie podniosę drugą kubkę. A tam może być trochę gorzej, więc przynajmniej dobrze zdecydował, dobrą decyzję zrobił. Przyszedł pan host do mnie, chce kontrolować chyba mój wózek albo ze mną zbierać. Niestety nie da się tak, bo kontroluj innych, panie hoście. Skrytki będzie robił, bo nie zrobił tych wiarteł, na szczęście nie zrobił. Nie jestem pewien, czy on właśnie mówił Lester coś o tych skrytkach. Robią te skrytki. Ja tego nie robię zwyczajnie, nie będę tego
dorobił. Ja zwyczajnie opuszczam skarbiec, mam to gdzieś. Jak tam zbiorą trochę więcej, niech sobie zbiorą. Zobaczymy, czy uda nam się wyjść, to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Jeżeli wyjdziemy, okej, może być. Wtedy jest spoko. Jeśli nie wyjdziemy, no to... Ale dali radę, wszyscy wyszli, świetnie. Dobra, ja tutaj walę tutaj kartę. Ktoś pisze, ten koleś. Zobaczmy, co napisze. Bibup niestety. A co mu chodzi? Co to ma znaczyć? Dobra, już wiem. Napisał z klasą. Cośmy to zrobili. Wątpię, że tak to się pisze, ale dobre, no. Wystarczyło zwyczajnie napisać, nie wiem, nice. Coś w tym stylu. I byłoby dobrze. O, widzę, że tam znowu random chyba brońki chce użyć na nich. Jeżeli zacznie nawalać z tej broni, no to jest bardzo niedobrze. Że nie, co musi zrobić, co trzeba zrobić w tym rozstawieniu? Dać jednemu ochroniarzowi przejść. Wiecie co, oni... Idziecie do biura Agaty? No ja wam powiem tak, no. No windę nam odcięli i nie działa. Co to jest w ogóle? Dobra, wiecie... Nie wiem, co to było, ale... Było ciekawe. Ja tutaj wam pokażę, jak to się robi zwyczajnie. Po prostu... Gamy jednego. Na tym jakby koniec, bo tamten nie wykrywa. Dobra, otwieramy sobie drzwi. Macie, to już jest 3D ten panel. Tak a propos. A, i zawsze w tym miejscu są jak coś odciski palców. Tutaj zawsze na windzie będą kuleczki. Chyba, że mamy alarm, wtedy sytuacja się zmieni. Mamy wtedy na odwrót, nie? Wtedy na schodach są kuleczki, na windzie są odciski palców. Wiecie, to jest też warto sobie zapamiętać, jeżeli właśnie się nie zrobi przepustek, nie? A generalnie nie warto jest robić przepustek, tak żeby powiedzieć, jest nie warto generalnie je robić. Dobra, tutaj widzę, że oni stoją strasznie na tej kamerze i monitoring nas wykrył. Trzymali się na kamerze zwyczajnie, nie? Wow! To zatrzymałeś się na kamerze, no to co się dziwi? Na Kayo Perico w ogóle nawet, najlepiej żebyś w ogóle nie wchodził na kamerę. Niestety nie udało się. Chyba ten się zbugował bez hełmu, mi zrespił. Ja tutaj powoli będę wyczyszczał, nie? No bo wiecie, nie ma coś środkiem. Tutaj nie... O, jest. Ale tam nie ma co jakby iść i tak czy siak środkiem, nie? Na środku jest najwięcej botów, nie? Trzeba iść tędy, ale... Więc tu się wydarzyło. Jak zobaczyłem strzał, już mnie nie było. Go, Witch Elevator. Nie. Nie możemy iść na windę. Na windzie są kulki, ja kuleczek nie będę robił. O, mamy alarm, ponieważ wyskoczył przed ochroniarza. A jeżeli ktoś chce sobie robić elewatora, to na pewno nie, ja tego nie zamierzam robić. Dobra, musimy szybko tu wejść, bo zaraz nas boty dojadą. Prawie. Prawie nas dojechali. To, że bardziej uratowałem tego randoma niż siebie, nie? Ale tak dziwne rzeczy się wydarzyły. W ciekawym miejscu mnie zrespiło, nigdy mnie w takim miejscu nie respiło. Bonus money! Bonus money, my kurde tracimy money, a nie bonus money. Niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy, że mamy taką broń. Ale właśnie o to ma chodzić w tym podejściu, że ty masz z nimi jakby nie walczyć. A druga sprawa, nawet już nie chodzi o walczenie. Po prostu zostaliśmy wykryci, ponieważ... Dobra, zbudował... O nie. Okej, okay. Już się ruszę, już myślałem, że się jakimś cudem zbugował. Nigdy generalnie nie ma takiej sytuacji, że to się psuje. My się włączył alarm, to dobre pytanie. Że nie wiem. Może usłyszał, że go wali się z młotka. Kto to w sumie wie? Dobra, wiecie co? To jest bardziej żart niż to, co się aktualnie dzieje w tym momencie na tym napadzie. Tak szczerze powiem, naprawdę, to jest taki kompletny żart. Ja jestem już za skipem, nie? To, że jestem w tym momencie za skipem, ale dam im jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedną szansę im dam. Jeżeli teraz to się nie uda, ja po prostu już wychodzę, no bo to no nie ma sensu takie coś. Zwyczajnie coś takiego nie ma sensu. Dobrze, przejdźmy sobie kawałek. Ja sobie stanę życzenie i będę czekał, aż przejdzie ten bot, nie? Bo tak to się powinno zrobić i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Ogarną sytuację. W ogóle kamera go zobaczyła. Dobra. Znaczy, ja powiem tak. Wy tyfy! Kamera! Jak nie wiesz, skąd cię ta kamera zobaczyła, koleś, to ja mógłbym specjalnie nawet dla ciebie nagranie ci udostępnić, coś ty właśnie zrobił. Jeżeli myślisz, że to, że nie wiesz, co się stało. A druga rzecz, oni walnęli w tę kamerę. Nie da się. Nie wiem, co się źle stało. No kurde! Nie, no teraz to, żeś mnie, panie randomie, rozwalił. A nie, teraz... Nie, dobra, no powiedział, że wie, co my robimy źle. Wiecie, ja coś czuję, że zaraz dostanę shota. I tyle będzie. Co my robimy źle? Znaczy, powiem wprost, co robicie źle. No stoicie na wizji kamery, no i tyle. Kamera się obraca z góry, no cię widzi, nie? Nie jest jakieś, naprawdę my nie mówimy o trudnych rzeczach. Widzicie kamera z góry, no to co robisz, no? Nic nie robisz, nie możesz walnąć kamery na podejściu sprytnym, musisz się schować. Tak, ale możesz przebiegać przez te. Dobra rozkmina! Zniszczyć gościa przy kamerach! Nie o to chodzi, on nie włącza alarmu.
szczerze powiem. On nie jest za to odpowiedzialny, ale powodzenia wam życzę generalnie randomy. Generalnie w tamtym miejscu macie prawdopodobnie kuleczki, także dobra zabawa się szykuje. O, mamy alarm? Prawdopodobnie przez kulki. Tak strzelam. Ale powiem, że... O, wyszedł już jeden. A, ale tak da się zresetować. Ale widzę, że wyszedł, bo był na szaro. Ale no powiem... O, mówi, że ja to zepsułem. O, panie. Ale fajnie. O, ale fajnie. Ale dobrze mówię. Ja zepsułem, patrzcie. Oj, to teraz zobacz, może trafi na to nagranie, co zrobił źle. Ale zwyczajnie nie da się ściągnąć tych kamer. Kamery to jakby osobny byt, czy coś. Jakby o to powiedzieć, nie da się nic z tym zrobić. Ale wyszedł koleś i patrzcie, mimo to jakoś jakimś cudem napad się kontynuuje dalej. To akurat coś dziwnego. Sama w sobie jest. Jak coś, to na podejściu właśnie sprytnym oni nie widzą swoich towarzyszy, więc no, w ogóle pokazało, że niby ja alarmowałem ochronę, ale gdzie mogłem ją zaalarmować? W którym momencie? To jest moje pytanie. Przecież tutaj ochroniarz nie chodzi w tym miejscu. Wiecie, idziemy tędy do góry i na tym koniec. Jakby tak trzeba przejść ten napad, ale widzę, że oni... Działają zaparte w swoje. Patrzcie, ja już byłem za skipem parę podejść temu, ale jak widzę, co tu się dzieje, to aż szkoda psuć takiego dobrego efektu, takiej świetnej aury. Ale dobrze kombinują, no powiem tak, kombinują logicznie. Ale nie o to chodzi, to nie jest logiczne. GTA nie chodzi o to, żeby było to logiczne. Musisz zwyczajnie przejść to, nie? Teraz, o, sam będzie próbował to, sam będzie tam próbował. Zobaczysz, czym ludzie mają problem. Dobra, on ściąga sobie tego ochroniarza. Jest alarm. Mi się wydaje, że zwyczajnie problem jest chyba w młotku. Sam młotek to może powodować. Ale zobaczmy, włączyli alarm. Czy w tym miejscu są aktualnie kulki? Czy teraz w tym miejscu mamy odciski palców? Bo to jest jedyne rzeczy, której szczerze nie mam pojęcia. Nie, tu są kuleczki normalnie. Okej, czyli to się dopiero nie zmienia od razu z podejściem, jak się alarm włącza. Tylko jeżeli wchodzimy. Okej. No to już dobra, no to już wiem, jak to generalnie wygląda. Czyli nawet jak włączą alarm, nie ma znaczenia. Jest tak, jakbyśmy wychodzili... We go without killing. Nie da się wyjść bez ściągania. On wyczuje twoją obecność. Generalnie on wyczuje obecność. Jak się przejdzie zbyt blisko, on wyczuje obecność. A kamera nie może zobaczyć go, bo on upada tak, że kamera akurat no, jest zasłonięta. Dlatego to nic nie powoduje. Ale dobry, ciekawy plan tutaj mają. Zobaczmy co. Ja chcę zobaczyć, jak to zrobią na cicho. Znaczy na cicho, bez ściągania. Ten koleś tam idzie cały czas, ale on naprawdę nie wie, że to jest... Jego tak naprawdę głównie problem, że on tam idzie. A, w ogóle ten koleś się nie ruszył. To najlepsze. O, teraz jest na wizji kamery, patrzcie. On chodzi na wizji kamery. I mamy alarm. Dlaczego? Ponieważ kamera go zobaczyła. Dlaczego mamy alarm? Nie wiem, kamera się obróciła i na ciebie patrzy przez, nie wiem, 5 sekund jakoś. Wiecie, ja powiem tak, nawet to już jest... nawet ciekawe takie coś, takie bardzo ciekawe doświadczenie. Żeby oglądać, jak tu randomy próbują to przechodzić, ale wiecie. Powiem tak... Już zaczyna chyba powoli wchodzić to na jakieś nęcanie się nad nimi. Ale tak wygląda sytuacja. Generalnie wiecie, nie ma co już uciekać, nie? Bo tamten koleś jest skazany na porażkę, nie? On wyjdzie z alarmu, on dostanie parę shotów i na tym się skończy. No już padł. Więc to było oczywiste, że się skończy, no i tak nie zdążymy uciec, nie? Bo patrzcie, teraz musimy całą hordę dosłownie pokonać tych gości. Dobra, koleś już widzę, że się wkurzył. Chyba rezygnuje, opuszcza grę. Tym samym napad się skończył. Twoja drużyna rezygnuje. Udało nam się dotrzeć do tego momentu, że same randomy zdecydowały... Nie, to nie ma sensu. Zwalił jeszcze winę tutaj na mnie, chociaż nie wiem, co ja mogłem tutaj akurat odwalić, żeby to była moja wina w tym momencie. Absolutnie nic, zwyczajnie. Problem jest w tym, co aktualnie tu się dzieje wokół. Wokół się randomów działo. Ten napad to jeden wielki rollercoaster, zwyczajnie. Rollercoaster, gdzie była szansa. Były emocje, była też porażka. Ale niestety, czasem napad musi się zakończyć zwyczajnie niepowodzeniem i ustalić, że jednak idziemy do domu. A panu hostowi zwyczajnie polecam obejrzeć sobie poradnik z grupą ZEX. Jak zrobisz grupę ZEX, będzie o wiele lepiej niż samo Bookstars. Poważnie, no jeszcze ewentualnie jak nie umiesz otwierać drzwi, ale wiem, że host potrafi otwierać sobie drzwi, no to przepustki drugiego poziomu jakoś przejdziesz i rób podejście sprytne, agresywne i jakoś dasz sobie radę. No cóż, w każdym razie, no, to był napad na kasyno z podejściem Bookstars. Jednym z najzabawniejszych oraz tych, których miałem nadzieję, że a może, ale niestety nie. No cóż, w każdym razie, no, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.